Po bardzo emocjonującym i ciekawym pojedynku kolejny remis. Kolejny remis, zaczynamy już mieć dosyć tych remisów. Znowu tracimy zwycięstwo, może nie w ostatnich minutach, ale w drugiej połowie. Dobrze się to układa do którejś minuty, niestety potem nie wiem, czy brak koncentracji, czy takie frajerskie, głupie błędy. A może to jest po prostu frycowe, które płacimy w tej lidze, że nie możemy na razie dowieść zwycięstwa do końca, bo tak samo było z Babienicą tydzień temu. Teraz również tracimy bramki prowadząc 3-2. Bramkę właściwie. Niemniej jednak, tak jak się spodziewałem, gospodarze tutaj postawili nam bardzo trudne warunki. To dobry przeciwnik, wzmocniony zresztą kilkoma doświadczonymi zawodnikami. Tego, czego u nas troszeczkę brakło, bo nie ukrywam, chciałbym, żebyśmy trochę dłużej utrzymali się przy piłce, nie tracili ją tak szybko i tutaj są jeszcze mankamenty, które widzę do poprawy. No pierwsze dwa kwadranse były bardzo dobre w waszym wykonaniu, bo dość łatwo wchodziliście w pole bramkowe przeciwnika, strzeliliście dwie bramki, oni dopiero odzyskiwali dystans, gonili was, wykorzystując rzuty karne. Tak, i myślę, że tutaj trochę traciliśmy sił właśnie przez to, że gospodarze przycisnęli, musieliśmy trochę biegać za piłką i w końcówce brakło przez to sił. Niemniej jednak to, co się działo po rozpoczęciu meczu przez dwa kwadranse, tak jak pan mówi, napawa optymizmem, widać było świeżość w naszych poczynaniach, szybkość przede wszystkim. Wyprzedzaliśmy tutaj na każdym kroku gospodarzy. Żałuję, że któraś z kontr nie skończyła się trzecią bramką, bo myślę, że wtedy gospodarze by się już nie podnieśli. No oni też mieli swoje okazje i też nie potrafili ich wykorzystać. Tak, to był mecz niewykorzystanych szans. Myślę, że dobry mecz na takim poziomie dołu czwartej ligi oglądaliśmy na tym dobrze przygotowanym boisku. Spotkały się dwie dobre drużyny. Myślę, że remis w sumie zasłużony, aczkolwiek obie chciały wygrać ten mecz. Jest pan chyba po raz pierwszy na tym obiekcie. Jak się panu podoba ten obiekt, który został zmodernizowany i przystosowany właśnie do tych rozgrywek okręgówki? Tak, widzę, że panuje tutaj sielska atmosfera, kiełbaski jak na ekstraklasowych boiskach kiedyś bywały. Jeśli chodzi o boisko, to super. Naprawdę nie da się tutaj złego słowa powiedzieć. Bardzo miękko, wystarczająco dużo miejsca, dobry rozmiar boiska, więc no brakuje może tutaj trochę trybun tak z prawdziwego zdarzenia, ale pewnie kiedyś tutaj będą. Przed wami jeszcze kolejny ciężki pojedynek z Zielonymi Żarki. Czy mierzy pan na kolejny remis? Wie pan co, jeśli chodzi o Żarki, no to może byśmy brali przed meczem remis w ciemno, bo to potentat ligowy dość dobrze wzmocniony, ale mnie się już nie uśmiecha przyjąć jednego punktu po meczu i powalczymy o trzy punkty tym razem. Mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy nabierać tego doświadczenia, przestaniemy tracić frajersko bramki i mówię, kiedyś ten fart obróci się, że to przeciwnik będzie tracił bramki w końcówkach, a nie my. Chciałbym jeszcze dopytać sprawę Superpucharu, który odpuściliście sobie. To miał być właśnie mecz z Orłem Kiedrzyn w Olsztynie. Nie rozegraliście tego meczu. Nie chciał pan odkrywać kart przed tym spotkaniem? Trochę tak. Nie ukrywam, że nie mamy zbyt licznej kadry. I takie granie co trzy dni. Zresztą na ten termin mieliśmy zamówiony dużo wcześniej ciekawy sparring z czwartoligową drużyną. Nie chcieliśmy go też odmawiać. A tak jak pan mówi, odkrywanie kart przeciwko drużynie, która nas nie zna, która nie wie, jak gramy, może się to źle skończyć. I tak było widać w pierwszej połowie zwłaszcza. Drużyna Orła nie bardzo wiedziała, co się dzieje na boisku. Zaskoczyliśmy ich bardzo agresywną grą, szybką. No i szybko strzeliliśmy te dwie bramki. I to właśnie było to zaskoczenie. Ja nie wiem, co by było, gdybyśmy zagrali ten super puchar. Przepraszam, jeżeli ktoś tutaj jest zawiedziony tym, że zrezygnowaliśmy z tego superpucharu, ale mówię, nie mamy licznej kadry, to samo w pucharze, odpuściliśmy puchar ze względu na tą nieliczną kadrę.